Cześć kochani, Metallica intro The Four Horsemen, coś niesamowitego, ogarniamy. Dobra, tak to brzmi. Bardzo to jest zacny motyw, troszeczkę taki trudnawy, ale właściwie no, trudność stanowi tempo, bo riffy nie są zbyt trudne. Po prostu samo intro. Zaczynamy od struny 5 i 4, power chord dwudźwiękowy na 5 na 3 progu, na 4 strunie na 5 progu. I po prostu robimy jakby do góry, o jedne struny do góry. Ja akurat robię tak, że przechodzę z power chordu dwudźwiękowego 3-5 na power chord trzydźwiękowy 3-5-5. Troszeczkę ma większego powera. Zamiast... Nie każdy powiedzmy to może słyszeć, ale jest troszeczkę łatwiej nawet dla palców. To są dwa motywy i później na 5 i 4 strunie power chord 5-7 i robimy przeskok na 3-5-5, czyli do tego pierwotnego power chordu. Raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu cztery mamy. Cztery po prostu power chordy. 3-4. Właściwie do tej pory jest ok. Zagram to jeszcze wolno. Tu właściwie jest wszystko jasne. Schody się zaczynają w tym motywie. Bardzo specyficzny riff. Generalnie to wygląda tak, że uderzamy pustą strunę najgrubszą i na 5 strunie 7-5 gramy. Czyli nawet jeżeli to mielibyśmy uprościć sobie 7-5 na strunie 5. To myślę, że to ogarniasz. 7-5. Czyli 7-5, 7-5, 7-5, 7-5. 7-5, 7-5. Tylko że bardzo ważne jest znowu tutaj tłumienie. Jakbym to bez tłumienia grał, a to właśnie musi być takim. Tylko że z drugiej strony ten dźwięk na pustej struny szóstej dodaje to takiego troszkę takiego ciężaru jeszcze, bo ten dźwięk pustej. To tak brzmi. Tylko że to jest coś takiego, że jeżeli pusta struna szósta i piąta na 7 progu, to jest ten sam dźwięk. E. E. I. E. Czyli jeżeli go zagram równocześnie, to właściwie nic tu nam się nie dzieje, nic tu nam nie przeszkadza, brzmi fajnie. Brzmi super. Natomiast jeżeli zagram pusta szósta i na 5 progu piąta, słyszysz, taki jest dysonans. Dźwięk tak strasznie szybko faluje. Więc ja na przykład robię to w ten sposób. Tak robię, że jak mam zagrać 5 próg, to
tą strunę najgrubszą bardziej tłumię. To może być jeszcze sprawiać pewną trudność, bo to już jest specyficzne, trzeba wybierać wpływ na struny. Niemniej jednak 7-5 po prostu na strunie 5 też brzmi ok. Zagram tylko z tym 7-5. Źle zagrałem. Też jest dość klarowne brzmienie. Także popróbuj sobie z tą pustą albo po prostu 7-5-7-5 7-5-7-5-7-5-7-5. Tylko tu jeszcze został jeden element. Tak, używamy tutaj teraz tercji małej, czyli po prostu co parę dźwięków, co parę uderzeń. Gramy na najgrubszej 7, na 5, 5. Po prostu. Oczywiście z tłumieniem tej ręki. Czyli po prostu 7, 5, 7 na najgrubszej. Czyli taki raz, 2, 3, 4. Na 5, 7. Na 5, 5, na 6, 7 i na 5, 5. To jest to takie krótsze takie przejście, które jest co pod koniec taktu. Tak, ale został nam jeszcze jeden motyw, który brzmi pod koniec tego riffu. Zagram go tutaj w całości. Bo tu jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo mamy 7-5. Mamy progi 7 i 5, więc właściwie to nie jest bardzo skomplikowane. Ułatwić sobie można w ten sposób, że tym pierwszym palcem robię poprzeczkę też na strunie 4, bo tutaj dochodzi nam jeszcze struna 4, też 7-5. O, zagram go teraz. Nie wiem, czy nawet. Nie, dobra, albo bez przesteru. Zobaczymy, jak będzie bez przesteru to brzmiało, żeby było klarowne. Najgrubsza 7, 5, 5 i później na 5, 7, 5, na 4, 7, 5 i na 5, 7, 5. Na 7 i na 5 progu, ale raz piórkiem uderzam. Popatrz na tą rękę. Uwaga. O, teraz. Jedno uderzenie piórka. Dwa dźwięki. 7-5 na strunie 5. Jedno uderzenie. Widać to wyraźnie, nie? Później na strunie 4 też jedno uderzenie i pull off. I na strunie 5 pull off. Thank you.
Myślę, że to w miarę jest jasne. Jak coś jest niejasne, to oczywiście koniecznie piszcie w komentarzach, bo to jest bardzo, bardzo istotne, żebym jakoś mógł poprawić swoje tłumaczenie. Oczywiście utwór naprawdę uwielbiam. Dalszy riff zwrotkowy, ogarnijcie intro i będziemy później robić poszczególne riffy. Także dzięki za oglądanie, na razie.